Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejną rozkminę taktyczną, w której zwrócimy uwagę na execute na bombsite A na mapie The Train w wykonaniu Virtus Pro. Zawodnicy terrorystów w początkowym etapie rundy próbują utrzymać kontrolę na odnodze oraz w tym czasie zajmują jeszcze górną część zamku. W momencie, gdy pozostaje już tylko minuta do końca rundy, ustawiają się na granaty i wykonują swojego execute'a. Zwróćmy uwagę na zachowanie poszczególnych zawodników w trakcie rundy. Neo wraz z supportującym go Michem zajmują sobie górny zamek. Zadaniem Micha jest oślepienie zawodnika CT pilnującego dolnego zejścia zamku. Natomiast Neo po prostu przebiega przez smoka rzuconego przez CT właśnie na zamek w celu uzyskania kontroli tej części mapy. Michu po wyrzuceniu flesza zajmuje się kontrolą drabinki w celu przeciwdziałania ewentualnego pushu właśnie z tej strony. Następnie Neo wraca i rozbija okienka, dając sygnał CT o swojej obecności w tym obszarze. Zwróćmy uwagę, co w tym momencie robi Biali. Od razu wskakuje do maina i jego zadaniem jest utrzymanie właśnie tej pozycji. W momencie, gdy zauważa agresywną grę CT-ków w celu zajęcia maina, rzucony Mołotow oraz Smoke, prosi swoich kolegów o splashowanie w celu właśnie zabicia raszujących go rywali. Następnie czeka na swoich kolegów przygotowujących się do execute'a, ustawia się na swojego flasha blindującego Electric oraz wybiega z maina. Michu tuż po wyrzuceniu się ze smoka odcinającego wizję na odnodze szybko wędruje do maina i jako second entry wybiega tuż za białym. Zadaniem Micha oraz białego w tej taktyce było przejęcie kontroli właśnie w okolicy elektryka i wyczyszczenia tego obszaru z zawodników CT. Neo wracając z zamku ustawia się na smoka odcinającego wizję z małej drabiny. Po wyrzuceniu smoka dorzuca jeszcze flesza i wybiega z pozostałą częścią drużyny, czyszcząc obszar między piątką a szóstką. Jednak wizja zostaje tam zablokowana i udaje się pod elektryk, walcząc z lewą stroną bombside'u. Kolejnym zawodnikiem jest Morris. To on pali elektryk oraz smokuje prawą stronę bombside'u. Następnie udaje się z pozostałą częścią zespołu do maina na bombside A. Zbiera Mołotowa po Michu i dorzuca go za BS. W momencie plantowania paki przez Neo zajmuje się pilnowaniem pozycji od odnogi. Niestety wyjeżdżający zawodnicy CT zabijają go w plecy. Pasza zajmuje się w początkowym etapie rundy pilnowaniem odnogi. W momencie, gdy zawodnicy CT zaczynają agresywnie podchodzić maina, dorzuca on flesza dla białego, pikującego właśnie tą pozycję. Następnie ustawia się na smoka odcinającego wizję ze środka bombside'u. Jednak w momencie, kiedy Morris wyrzuca swojego Mołotowa, zostaje on zgaszony na piątce. Następnie Pasza udaje się do maina i jako snajper, akurat nie posiadający AWP w tej rundzie, zostaje w mainie i holduje lewą stronę szóstki, elektryk oraz popa. Niestety w momencie, kiedy plantowana została bomba, on skupiał się aktualnie na innym anglu, a mianowicie lewą stronę szóstki, zamiast patrzeć prawą stronę BS-a wychodzących zawodników CT z konektora. Co się jednak stało, że dana runda nie została wygrana? Jednym z aspektów była agresywna gra zawodników CT. Jeden z zawodników był blisko małej drabinki oraz drugi znajdujący się na szóstce. Agresywne pozycje oraz wyjście przed smoki zawodników CT
spowodowały możliwość wygrania dueli właśnie przez tych zawodników. Kolejnym aspektem był rzucony Mołotow Maina. Było to jedyne wyjście forsowane przez zawodników terrorystów. Dlatego też jeden granat rzucony przez CT spowodował masywne opóźnienie wejścia na bombsite A oraz zablokowanie i oddzielenie zawodników Virtusów, ponieważ dwójka zdążyła już wyjść z Maina, natomiast trzech czekało przed Mołotowem. Kolejnym aspektem powodującym przegranie rundy przez Virtusów było zachowanie paszy. W momencie, kiedy plantowana została bomba, zawodnik ten patrzył lewą stronę szóstki, natomiast był zobowiązany do patrzenia prawej strony BS-a oraz ewentualnie popa. To było wszystko na ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz polubienia fanpage'a. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie. Do usłyszenia na następnej rozkminie taktycznej. Cześć!